Hej wszystkim, z tej strony Prestigo, witam was w drugim, łamany na trzecim odcinku Buzu Newsa, gdzie znowuż możecie się popatrzeć po prostu na główną stronę kanału, którą na pewno niektórzy znają, a niektórzy nie. No, różnie to bywa, nie wiem, jakoś się tym nie interesuje. Co mi się stało? To jest takie po prostu krótkie informacje, po prostu nie będę jakoś tak już zagwantował za bardzo. A mianowicie, rzecz pierwsza, chyba najbardziej przyjemna dla was. Rozdawnictwo. Mianowicie mam do rozdania tym razem grę Monaco. What is yours? Pokażę wam może po prostu. Monaco. What is yours is mine. Tak wiecie, po prostu pokażę wam. PewDiePie, ok. Akurat musiałem na najbardziej chyba popularne trafić, nie. Mianowicie, to jest takie, o, że po prostu wcielamy się w złodzieja. I mamy po prostu ukraść najróżniejsze takie, wiecie, rzeczy, że po prostu na mapie są poukrywane właśnie takie tutaj, jak na przykład widzicie, takie coś, takie monetki. Oraz różne rzeczy, że po prostu wcielamy się w takiego złodzieja i mamy ukraść. Jest to gra dla od 1 do 4 osób. Więc tak naprawdę to po prostu jak macie kogoś, kto ma to i byście chcieli, to zawsze możecie po prostu wystartować w tym rozdawnictwie. Jedyną taką zasadą, która po prostu obowiązuje podczas tego rozdawnictwa, jest to, że musicie po prostu napisać komentarz "biorę udział". I nic więcej, nie musicie być jakoś moim widzem, nie musicie oglądać setki innych filmów, tak dalej i tak dalej. Humble Wiki sobie będę musiał zobaczyć. No bo zobaczmy, Humble Bumble, skoro tak jest, a tutaj mam włączone, ok, weekly, zobaczmy co na weekly nowego. Właśnie to jest z Humble Bumble, zobaczmy, Defender the Quest, Valor of the Forgotten, The Cat Lady, nie kojarzę żadnej z tych gier, powiem szczerze, ale to sobie może później jakoś zobaczę. Kolejną rzeczą, którą, jak widzicie, to mam oczywiście pełno potwieranych, ten mogą pochować chociaż. Kolejną rzeczą jest właśnie to, co się dzieje na kanale. Jak widzieliście, ostatnim czasem, no jakiś czas temu, ponad tydzień chyba, wrzuciłem Dungeon Keepera. Kolejnego widzę, że na łapie te wyświetlenie pomału. Wrzuciłem też Smite'a jednego. I Rizena zacząłem jedynkę. Więc taki plan na przyszłe tygodnie będzie na pewno Dungeon Keeper kontynuowany, którego już mam nagranego do końca. Tylko pozostaje mi to właśnie porenderować i powrzucać. I Risen 1, który jest w trakcie nagrywania. Jestem już w trzecim rozdziale, gdzie tutaj ukazuje się rozdział pierwszy. Czyli powiem szczerze, jest też nagrane z wyprzedzeniem. Po Risenie 1 planowałem Risena 2, ale na obecnym komputerze, powiem szczerze, kiepsko chodzi, więc raczej nie będę tak prędko 2 nagrywał, dopóki sobie nie przywiozę po prostu starego komputera. Oczywiście nie wiem, kiedy to będzie, ale okej. Kolejną rzeczą, o której chciałbym też tak wspomnieć z innych serii. Welcome to Deponia. Został prawdopodobnie jeden odcinek, gdzieś zagubił mi się. Muszę powiem szczerze, go odnaleźć i wrzucić też, żeby po prostu była kolejna seria zakończona. Don't Strafe, kurde, powiem szczerze, też mi zagubiłem, jak to nie ma jeden odcinek. A bardzo prawdopodobnie, że po prostu ten odcinek jakoś nie na, będzie taki jakoś pominięty i tak dalej, wyjaśnienie i będzie ta seria kontynuowana, bo tak naprawdę powiem, nie będę ukrywał, dość długa przerwa w Don't Strafe była. Według na nagrywanie dalej filmu. Zobaczcie, czy będę miał wszystkie, tak. To będę musiał usunąć, tak popatrzymy w ogóle jak to. Na wyświetlenie pomalutko rosną. Borderlands 2 też będzie kontynuowany. Tylko jeszcze powiem szczerze, nie wiem kiedy. Jakoś tak też będę musiał wrócić. Będą mi się ukazywały 3-4 filmy tygodniowo, żeby tak po prostu nie przesadzać. Jakoś zobaczmy w dyskusji, czy w ogóle ktoś mi to pisze, czy nie. A, jednak nie pisze mi nikt, a może. Kanał pomalutku się rozwija, miło mi widzieć każdy komentarz, każdą łapkę w górę. Każdy subik też mnie bardzo cieszy, ale oczywiście wiem, że jestem małym kanałem, jesteśmy z Fiszczakiem małym kanałem i tak dalej.
Od października prawdopodobnie też będzie Piwczak wróci do kijem po plecach. Pamiętacie serię South Parka? Na pewno do tego wróci. W międzyczasie też na pewno będzie kilka rzutów okiem, raportów z bety i takich innych po prostu. Ale stała ramówka to będzie Risen i prawdopodobnie Dungeon Keeper w stosunku 2 do 1 albo 2 do 2. Albo w zależności od oglądalności Risena 3 do 1 na rzecz Risena oczywiście. I przypominam jeszcze raz o rozdawnictwie, a mianowicie piszecie komentarz, biorę udział i wśród tych osób, które napiszą komentarz, nie muszą być zasubowane u mnie, ale mieli widziane sub, jakieś tam oglądnięcie i tak dalej. Oczywiście nie wymagam tego, będzie rozlosowana gra Monaco, What is yours is mine. A to by było już wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, hej, kawan, cześć.